jak wiecie wróciłem do tej listy cech charakteru. Charakter first takiej. Um... Ideał chrześcijański, ideał pracownika, o tak powiem dokładnie, ale w rzeczywistości jest to ideał chrześcijańskiego pracownika. Szczególnie wczoraj przy tej cesze Sprawiedliwość, gdzie chodziło nie tylko o to, żeby ludziom wokół oddawać to, co im się należy, ale żeby dążyć do tego, żeby wszystko wokół nas działo się w sposób czysty, właściwy i tak dalej, i tak dalej, czyli całkowicie wyżej podniesiona poprzeczka, jeden z komentatorów powiedział, ale. Przecież to trzeba się tak tylko starać w tym kierunku, ale wiadomo, że człowiek tej doskonałości nie osiągnie. I wtedy sobie pomyślałem, jaka jest rola chrześcijan jako soli świata, sól ziemi. Jezus powiedział w swoim słowie, Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Dokładnie, jak ktoś mi zacznie, no to Bóg powiedział, no ale chyba nikt nie będzie tu protestował, że to jest myśl Jezusa. Jezus jest logos, czyli myślą Boga. Stąd możemy śmiało w ten sposób powiedzieć: Jezus chce, żebyś był święty. Swoje życie dał za to, swoją krew przelał, żeby nas obmyć z grzechu, ale jednocześnie dać nam moc do świętego życia. To właśnie to, że chrześcijanie przekraczają naturalne bariery normalnego postępowania, potrafią rzeczywiście być święci, jest tą solą dla świata. I zobaczcie, gdzie jest chrześcijańska etyka pracy? Właśnie w krajach chrześcijańskich, biblijnych, bo nie wszyscy tam są święci. Ale niech będzie jeden na dziesięć tysięcy, czy jeden na tysiąc. Ale jego świadectwo, będzie świeciło, będzie oddziaływało na ten cały tysiąc. To jest rola chrześcijan biblijnych, to jest rola uczniów Jezusa Chrystusa, to jest twoja rola, jeśli już należysz do Jezusa.